pan takie życzeń? Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. Trzeba podziękować za to. A gdzie jest? Gdzie drużba? Ja przepraszam. 13 zjazdu Bieszczadzkiego pojazdu. Kurde, to zejdź. Wszystkiego militarnych przyjmowanych na nowej drodze życia. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, kolego, co ty zrobiłeś? Współczuję. No, ten mały kwiat od nas. No i jak to taka ładna pani droga? Everybody! Brawo!
Brawo! Ale wiecie państwo, co to robi 3 dni, nie jeść? Teraz zaszkodzi, jak 3 dni jadę. Przyjechaliśmy na rajd, akurat żeśmy się spotkali ze znajomymi, dzisiaj żeśmy pojechali na cały rajd, który miał około 80 km. Pierwsze żeśmy pojechali na Polańczyk, później Zapora Solina, tam żeśmy mieli przerwę godzinę na środku Zapory, no i później na rynku żeśmy byli w Sanoku, tam była konkurencja jedna, akurat którą niestety ale wygrałem. Teraz przyjechaliśmy tutaj z powrotem, będą kolejne konkurencje. Czy warto uczestniczyć w takim rajdzie? No tak, warto. Najlepiej przyjechać, trzeba samemu. Jakieś przeżycia, jakieś fajne? Dużo fajnych przeżyć, trzeba samemu przyjechać, zobaczyć. Nowe se kupiał. Tak. Kupił, oczywiście, że kupił. Tylko nie rozumie pojęcia, co za bytek, a co... No. Ale są goście kupy takie. Myśmy wystawili go na Allegro. To 24 gminy, bo 300 metrów. Poddajmy go. No i jako starosta. Jeżeli panie starosto można... Polamy.
Wierzyć wszystkich serdecznie zapraszamy. Myślę, że pan burmistrz też do państwa coś... Wspaniałej, miłej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Ponownie zapraszamy do Zagórza w przyszłym roku. Może ja już przywabiałem, ale ja również zapraszam i w imieniu powiatu deklaruję, że również wspólnie z panem burmistrzem będziemy współfinansować tą imprezę i mamy nadzieję, że w przyszłym roku ilość motocykli, samochodów chyba się podwoi. Serdecznie was zapraszamy. Ja serdecznie chciałem podziękować nie tylko tym panom, którzy kierowali tymi pięknymi pojazdami, ale również wszystkim dziewczynom, którzy asystowały, siedziały z tyłu, z boku wózka. Serdeczne dzięki również dla was, wielkie brawa. Przywieźcie. Mało się osób zapisało, dlatego nie możemy rozpocząć konkurencji. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkurencji. Są piękne puchary do zdobycia. Zapraszamy uczestników i gości Bieszczadzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Jeszcze prosiłbym pana starosty Wacława Karczyka o dwa zdania. Drodzy państwo, tu jesteśmy tymi pięknymi maszynami i jesteśmy, bo sam biorę w tym udział. I chciałem serdecznie podziękować, naprawdę, wyrazy uznania, wdzięczności mojemu przyjacielowi i koledze Wackowi, również z Dębicy.